Witam was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj mam do was zista. Zista z ananasem. Ta zista to jest nic innego jak babka. W sobota się już zawsze ta zista piekło, bo bez tej zisty nie było kawy w niedziela. Ja ją upiekła z ananasem, ale kiedyś to tak na szybko zawsze ino wystarczyło ją posypać cukrem pudrem. I zapraszam was teraz na filmik. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać i też upieczecie się na niedziela taką fajną zista. W misie miksera mam 6 jajek, 250 g cukru i do tego mam jeszcze cukier waniliowy albo można dodać ekstraktu waniliowego. 400 g mąki, 100 g skrobi kukurydzianej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 220 ml oleju, 200 ml mleka, ananas i parę wisienek. I teraz waniliowy cukier lub ekstrakt z jajkami i z cukrem ubijamy na fajną, puszystą masę. Następnie przygotowujemy się forma albo taki rant. Mój rant ma tutaj 23 cm, możecie ale wziąć większy, bo ta zista wyszła mi dość wysoko, a nie musi być tak wysoko. I teraz wlewamy olej. Wlewamy mleko i dobrze to razem wymieszamy. I następnie wymieszamy mąkę ze skrobią kukurydzianą i z proszkiem do pieczenia i porcjami dajemy do środka. Piekarnik załączymy na 170 stopni góra-dół. Krótko razem wymieszamy i wlewamy wszystko do formy. Trochę wyrównujemy i na górę układamy ananas. I do środka po wisieńce. I tak to wygląda i idzie to do piekarnika na około 45 minut, czy po prostu do suchego patyczka. I moja zista już tu jest gotowa, fajnie mi się super wypiekła, wygląda bardzo apetycznie i do jutrzejszej kawki nie ma nic lepszego. Dziękuję wam za to, że tu ze mną jesteście, nie zapomnijcie o lajkowaniu i do zobaczenia.